A więc, obrzędy seksualne krzywych. Wynikają one z pradawnych kultów, które krzywi odprawiali od wieków wieków dawna. Najważniejszym jest to, że udział w tym biorą bobry. Tylko że, jak już mówiłem, że jemy ich futro, kości, to mięso wypalamy, a takie za zimy. Bo one są tam w twardej ziemi, zamrożone, żeby było można je spożywać dalej. Jednak, kiedy robi się cieplej, lato, to wtedy bobry zaczynają gnić. Już kiedyś o tym mówiłem. Ale nie mówiłem, co robimy z sokami, które zostają wyciśnięte z bobrów. Ponieważ te soki działają jako, jak my to zostaliśmy przyzwyczajeni mówić, katalizator przyjemności. Używamy ich jako lubrykantów. Te wszystkie soki. One są idealne, są tłuste, nieco pikantne i niwelują wszelkie tarcie. Więc kiedyś, dawien dawna, ktoś pewien krzywy, nazwaliśmy go Maksymilian Niezbyt Prosty. On był prekursorem wszelkich seksualnych zabaw pomiędzy krzywymi. Ponieważ wcześniej, jak był krzywy i spotkał niekrzywą czy krzywą, no to było tradycyjnie, to się działo jak pies z psem. Ale Maksymilian stwierdził, że nie, tak nie może być. Stwierdził, że nasza kultura jest zbyt obszerna. Więc stwierdził, że napisze kolejną księgę. Księgę zasad seksualnych uczuć. Więc ten lubrykant, który go używamy do dzisiaj, był, jest i będzie jedynym środkiem, który pomaga nam się rozprzestrzeniać, rozwijać, czy po prostu ruchać. Jak wiadomo, wszyscy krzywi wierzą w krzywą krzywej. Krzywa krzywej mówi nam, że jak narodzi się nowy krzywy, należy obtoczyć go kamieniami, głazami i zrzucić go z najwyższych gór Himalajów. Wtedy, jak on spada się krzywi, to już znacie. Ale to nie jest zwykły krzywy, bo on się nie narodził po prostu tak. Nie. Gdy krzywy spojrzy krzywo na krzywą i się w sobie zakrzywią, czy jak to wy mówicie, zakochają od pierwszego wejrzenia, zazwyczaj tak skośnie się patrzymy, tak zezem, to reszta krzywych wie, co muszą zrobić. Idą do bagna. Tak, tego bagna. Biorą wiadrami całe bagno i wylewają tak troszeczkę, z jakieś 50 wiader, na samo centrum wioski. Następnie zakochana para staje na środku tego bagna. Zazwyczaj nago. Reszta członków zatacza wokół nich krąg i oddają wtedy święty taniec krzywych, zwany asymetrycznym skrętem obusiecznej. Kiedy tych dwoje krzywych na środku tego bagienka, na środku, w centrum wioski krzywych stoją obok siebie, a reszta wokół nich tańczy, robi dziwne wyrazy twarzy, niektórzy by nazwali tym grymasy, my nazywamy to ogryski. Wtedy działa się magia. Ponieważ wtedy, zanim dojdzie do pierwszego i ostatniego stosunku z małżonką, cała wioska ma obowiązek ponownie dać prezent na znak szacunku dla nowej pary. Zazwyczaj są to śmieci. Może być to ucho bobra, może być to ogon bobra, futro bobra, ogólnie coś z bobra. Dużo innych materiałów nie mamy. I gdy już młoda para dostanie prezenty, wtedy dzieje się rzecz najlepsza. Nie, nie chodzi mi o stosunek, a chodzi mi o tradycyjne bieganie pary
wśród bagien. Para, która dostała prezenty, dostała błogosławieństwo Afroamerykanina, musi przebiec przez bagno. Większość par tego nie przeżyje. To na pewno. Ale ci, którzy przeżyją, zostaną złączeni siłą starożytnej tradycji, kultury i gangreny zapewne. I taka para wtedy i tylko wtedy może pójść do glinianej chatki. W glinianej chacie czekają na nich ich rodzice. Rodzice, jak to święta zasada mówi, muszą przypatrywać się, jak ich związek jest konsumowany. Nowo złączona para, nowe małżeństwo, podczas gdy ich rodzice patrzą na nich krzywym wzrokiem w tej glinianej chacie, i ta para wtedy ma swój pierwszy, jak mówiłem już, jedyny stosunek. I tylko wtedy, kiedy spłodzą syna, małżeństwo będzie oficjalnie zawarte i wpisane przez Afroamerykanina w księgę krzywej. A więc po tej inauguracji ślubu oraz małżeństwa krzywi już nigdy nie będą uprawiać miłości. Miłość uprawiają tylko raz, podczas ślubu, w glinianej chacie, w bagnie, przy wzroku ich rodziców. Jeżeli tak nie będzie, rasa krzywych umrze. Jesteśmy nieliczni. Jestem dokładnie 576. Jednak niektórzy krzywi wolą uprawiać seks po ślubie, niż być wiernym tradycji. Takich krzywych musimy usunąć. Jak to robimy? Nie powiem jak, ale powiem, że bardzo dużo mają z tym w związku bobry. Seks wśród krzywych nie jest niczym ważnym, to jest tylko prokreacja. To nie jest ani przyjemność, bo powiecie, było to przyjemnie, gdybyś ty miał prącie w prawo, a ona waginę w lewo? To nie działa. To tak jakbyś chciał otworzyć wino nożem. Niby się da, ale jednak coś nie pasuje. Dlatego krzywi uprawiają seks tylko raz, podczas ślubu. Potem żyją w absolutnej abstynencji do końca swoich dni. I tak wygląda seks u krzywych. Jeżeli spodzą córkę, to już ciężko, ponieważ wtedy z córką trzeba podejść pod góry Ural. Ale tutaj nie zrzuca się ich z szczytów. Tutaj jest coś innego. Tutaj bierze się córkę nowonarodzoną. Oczywiście jest, no, powiedzmy, nie najkrzywsza. Bierze się ją do góry. Tak się ją wtłacza, jak głaz, na sam szczyt. Gdy się już ją wtłoczy na szczyt, wtedy zostawia się ją tam na 2 miesiące, 4 dni i 7 godzin. Dlaczego? Bo tak jest napisane. Po tym czasie córka zostaje pchnięta w dół. I tylko wtedy jest gotowa, żeby spłodzić prawdziwe krzywe dziecko. Dlaczego? Bo jej wagina jest wykrzywiona i bardzo poraniona po tej historii. Po tym wydarzeniu. Cieszę się, że mogliśmy nagrać w końcu kolejną część krzywych, która zyskała niesamowitą popularność na moim kanale. Około 50 wyświetleń. Dokładnie, w tym jeden mój. Więc ogólnie no... myślę, że odcinek Wam się spodobał. Super. Co masz do powiedzenia o wiosce krzywy? To jest bardzo dziwna rzecz. Że musiałbym być krzywy o całości. No, że to zrozumieć i móc opowiedzieć. To jest naprawdę ciężka sytuacja, której sobie nawet nie może obmyślić. Największy Budda medytuje przez całe 10 lat bez przerwy, nic nie jedząc i nie pijąc. W jednej pozycji i w jednym miejscu.
nawet najmniejszy ładny wiatr go nie tyknie, że tylko przerwał tą medytację jednej myśli, o której potrafi sobie pomyśleć o dziwności mocy wioski krzywych. Nie da sobie tego wyobrazić, będąc normalnym człowiekiem. Nawet właśnie takie największe buta sobie nie poradził. Anyway, to jest przerwa na reklamę.